Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w gospodarstwie rolnym u Roberta Wagnera i porozmawiamy o tym, co się tutaj dzieje aktualnie i o paru rzeczach związanych ze zdrowym odżywianiem. Witam Cię. Witam. I od wielu, wielu lat prowadzisz gospodarstwo, gdzie dbasz o to, żeby produkcja, cokolwiek tu produkujesz, a masz dużą różnorodność, nie była GMO, tylko była ta prawdziwa, taka od wszechczasów. Jak to wygląda? Jak Ci się udaje zdobywać takie nasiona? Nim powiem, jak to wygląda, to małe sprostowanie. Gospodarstwo prowadzimy wraz z małżonką Krystyną, no, która w tej chwili akurat szykuje pyszne jedzenie, które będzie podawane z okazji dzisiejszego spotkania kolejnego. Robimy takie cykliczne w okresie letnim na świeżym powietrzu spotkania dla naszych klientów i nie tylko. Są one pod nazwą Spotkanie w Wagnerówce Dzień Otwarty. No i dzisiaj ma miejsce takie kolejne, a wcześniej w maju na inaugurację było Święto Niezapominajki. 15 maja ogromna ilość ludzi, bardzo ciekawi prelegenci. No i działo się, no było zimno, ale okazuje się, że czasem też i zimno nie przeszkadza. Wytrzymaliśmy, było fajnie. Wracając do Twojego pytania, to tak, rzeczywiście 16 lat prowadzimy gospodarstwo ekologiczne wraz z żoną. Zostało ono założone jak gdyby przez własną świadomość. Wiecznie dążyliśmy, żeby ta żywność była taka czysta, zdrowa. Taka jak zawsze bywało. Tak jak zawsze, z przyrody wzięta, a nie sztucznie wyhodowana. I to była chyba taka główna idea, która nam przyświecała. Więc mieliśmy zawsze ogródek przydomowy, pomimo że gdzieś tam w polach rosły najczęściej zboża same. Chociaż był moment, kiedy mieliśmy dużo krów w latach 80. Zresztą te krówki były pod kontrolą państwową. Pamiętam taki moment, to był chyba 83 rok. Krowa nasza poszła, jałówka nasza zacielona poszła do Włoch za kwotę równowartość ówczesnego malucha. Była to niesamowita sprawa. Świetna, wspaniała krowa po czempionce polskiej, sprzedana za bardzo dobre, godziwe pieniądze. Później nastąpił ten okres, o którym wiemy, zaczęło brakować wszystkiego, ale się okazało, że też ta transformacja spowodowała, że zrezygnowaliśmy z krów i w sumie zajęliśmy się samymi warzywami. Zresztą mi warzywa w duszy grają. Ja po prostu umiem z nimi się obchodzić. Jest to moja pasja. Uwielbiam patrzeć, jak rosną, najpierw siać, później jak rosną i zbierać. Strasznie lubię. Żona z kolei, no poza warzywami, uwielbia zwierzęta, więc tak się uzupełniamy. Ona trochę zwierzętami, czyli jakieś tam kury, kaczki. No końmi ja się zajmuję. Konie jednak wymagają męskiej bardziej ręki, chociaż oczywiście znam masę kobiet, które fantastycznie dają sobie radę, nawet powiedziałbym lepiej od mężczyzn. No niemniej jednak, no koń to żona trochę boi się koni. W sumie kupiliśmy dwa konie, jeden dla niej, jeden dla mnie. No dla mnie koń jest, natomiast Krystyny koń, no niestety, jeżdżą inni, Krystyna praktycznie nie jeździ konno. Więc jakoś tak się uzupełniamy i te warzywa dla nas są najważniejsze i to później tak się jakoś w życiu ułożyło fajnie, że tych warzyw coraz więcej i jak mniej więcej w 2006, może przełom 5, wymyśliliśmy ten sposób sprzedaży z dostawą do klienta do domu, który w tej chwili fenomenalnie prosperuje. Znaczy chodzi tu o Wrocław, tak? O Wrocław, Wrocław. Wrocław. Powiem tak, że to była taka fajna sprawa, bo
jak się spotyka na drodze fajnych ludzi, dobrych ludzi, to można też dobre rzeczy zrobić samemu. Nawet jak się jest złym, to można dobre zrobić. No, myśmy spotkali taką fantastyczną dziewczynę, która akurat była świeżo po studiach i pracę swoją pisała z zakresu sprzedaży właśnie produktów ekologicznych, nie? Spotkała nas na takim jarmarku, jednym z pierwszych jarmarków w Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. No i Ewa, jak zobaczyła nas, zobaczyła tą różnorodność, strasznie jej się to spodobało. Zaczęła nam opowiadać o tej swojej pracy, że to właśnie jest coś takiego, jak my robimy. No i wtedy w rozmowie okazało się, no, że my byśmy bardzo chcieli dostarczać, mamy możliwość, mamy samochód. I ona mówi, to ja wam pomogę w tym. Mam masę przyjaciół, którzy bardzo chętnie by te warzywa brali. No i w sumie od Ewy się to zaczęło. Dodatkowo w momencie, kiedy żeśmy tam znaleźli paru tych klientów we Wrocławiu, do których woziliśmy wtedy, kiedy jak gdyby skumulowały się potrzeby do dostawy, czyli nie było to regularne, z czasem na tych jarmarkach, których coraz więcej zaczęło powstawać, zachęcaliśmy innych klientów, że możemy takie coś robić. Oni oczywiście z ochotą przyjęli tą naszą propozycję i tak ta sieć się zaczęła rozrastać. Dzisiaj oceniamy, że no docelowych to mamy co najmniej 40 klientów, a generalnie to jest to raz tyle jeszcze. To się rozwija, no my już powiedzmy z niewielką ochotą bierzemy następnych, bo jednak nasze gospodarstwo ma określoną możliwość, tak, ograniczoni jesteśmy produkcją, nie z gumy i zresztą dlatego między innymi właśnie tak się dzieje, że tak się dzieje, no właśnie zaczynają zjeżdżać pierwsi goście. Tak się to dzieje, że no jakoś prosperuje fajnie. Klienci są zadowoleni, bo mają dostarczone do domu. Pieniążki, jakie płacą, nie płacą dodatkowo za transport, ponieważ te pieniądze jak gdyby rozbijają się na ileś tam tych dostawców, to co z kolei powoduje, że po prostu nagranie mamy. Że przepraszam, że tak, ale akurat wyszła taka sytuacja. No więc to wszystko powoduje, że i oni są zadowoleni, a my z kolei też, ponieważ na bieżąco mamy możliwość konfrontacji, prawda? Klient nam mówi, że oczekiwałby jeszcze czegoś. Tak jak na przykład z zeszłego roku, w tym roku siejemy dużo brukwi. Ponieważ było ogromne zainteresowanie akurat brukwią i tej brukwi chcemy dużo posiać, bo no skoro chcą tego klienci. Czyli jest to bardzo fajna rzecz. Tak samo w tych przetworzonych produktach jest fajne, bo też podpowiadają, nie, że coś jest za ostre, albo coś za mało ma soli, czy za dużo i tak dalej, więc my to wszystko później analizujemy, prawda, i dostosowujemy do klientów. Stąd między innymi przy przetwarzaniu tam jakichś patisonków, czy ogórków w formie zalewy octowej stosujemy ocet winny, bo jest on łagodny, ale tak chcieli klienci, dlatego dzisiaj z ochotą dzieciaki też zjadają, bo jest to łagodny, fajny, powiedzmy, produkt. Wracając do tych początków, to przypomniała mi się akurat taka fajna historia właśnie z Ewą, która nam dała masę klientów. I była sytuacja, że jej znajomej dziecko, mały chłopczyk, może 3,5-letni, miał jakieś problemy zdrowotne i lekarz zalecił bezwzględnie zjadanie dużej ilości marchwi. Mądry lekarz. No więc oni szukali tej marchwi, bo to dziecko nie chciało jeść marchwi. Najczęściej
nie lubimy leków. W tym momencie ta marchew była dla niego lekiem, więc no, niechętnie zjadał. Więc oni szukali dobrej marchwi jakieś gdzieś tam na targowiskach od rolników normalnych. No ale za każdym razem powtarzała się historia, wypluwał, krzyczał, nie chce. No i ona opowiadała to, będąc z tym chłopcem u Ewy, a ja wcześniej dzień dowiozłem produkty. I Ewa mówi, czekaj, ja mam, mówi, z produkcji ekologicznej marchewkę, zobaczymy co będzie. No i starły mu tą marchew. To dziecko zjadło tą marchew, nie pluło. No i one miały takie szeroko otwarte oczy. Ja pierdzielę, to działa jednak. No bo także na dzisiaj to wiem, że najlepszymi testerami to są dzieci małe. One nie mają zahamowań, one mówią to, co myślą, robią to, co chcą robić. I to jest właśnie fajne, więc jak dziecko je przyjmuje coś, to znaczy, że to musi być dobre. I krowy też, bo krowy nie jedzą kukurydzy GMO. Jak się tak da w taką i taką, to krowa nie ruszy tego. No tego nie znam. Akurat już krów od 20 lat nie mamy, więc nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje wśród zwierząt. Ale pewnie coś w tym jest. I pamiętam gdzieś ze 3 lata temu na jakiejś prelekcji opowiadałeś, jak rozróżniasz niektóre rośliny, czy są GMO, czy nie, i skąd zdobywasz nasiona. Jak to wygląda? Ja przede wszystkim nigdy nie wchodzę w nasiona niewiadomego pochodzenia. Poza tym powiem tak, że przez wiele lat używaliśmy różne nasiona kupowane w sklepach, prawda? No one są wolne od GMO, bo tam jest konkretne określenie. Natomiast ostatnie lata, tak powiedzmy od 5-6 lat, zrobiła się bardzo nieciekawa historia, a mianowicie to, że Roundup wszechobecny spowodował, że on zasusza rośliny. A więc ten kombajn, który stoi za nami, Starowina, daje sobie radę, ma zawsze większe problemy z masą zieloną do przerobienia niż z masą suchą. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, aby używać Roundupu dla ludzi oczywiście nieświadomych i tych, którzy no nie powinni jednak tego robić, jest to, że te biologicznie dojrzałe owoce czy nasiona, biologicznie dojrzałe, tak, czyli one nie są, tak, one nie są jeszcze dojrzałe, całkowicie wyschnięte, ale mają biologiczną swoją dojrzałość. Poprzez Roundup są zasuszone, czyli nie ma potrzeby ładowania ich do suszarni. Tak. Do suszania, no też sztucznie, ale zawsze jakimś tam powietrzem, zupełnie inaczej. W elewatorach. Tak, one są chemicznie dosuszane. I teraz dzieje się taka rzecz. Ja nie wiem, jeśli ludzie, którzy znają się na tych rzeczach, są w stanie mnie wyprowadzić z błędu, to proszę bardzo, ale uważam, że w momencie, kiedy te nasiona są przekazane do laboratorium, prawda, bo przed przyjęciem nasion do siewu, do rozpowszechnienia, one są badane. Badane na siłę kiełkowania i tak dalej, zawartość jakichś tam grzybów w tych nasionach, czy na nasionach. I to później jest cechowane odpowiednią ilością siły kiełkowania, procentową, wolne od grzybów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest pakowane i idzie do rozpowszechnienia. I według mnie dzieje się coś takiego, że ten Roundup, ta chemia, zaczyna działać sukcesywnie przez ten okres już po badaniu. I dzieje się coś takiego, że nasiona badane tam we wrześniu, w październiku mają siłę kiełkowania 85-90, ale poprzez działania sztucznego wysuszenia one na wiosnę to spada do 60, czego my już nie wiemy. Dlaczego ja tak twierdzę? W związku z tym trzeba zakupić więcej nasion, żeby więcej procentowo wzeszło. No tak, ale to są koszty. Tak, no dodatkowo, no nie wiemy, w której partii akurat będziemy mieli tą procentową ilość, bo ona przecież nierówno się... Czyli Roundup zabija żywotność w nasionach. Żywotność zabija po prostu kiełek. No, takie jest moje zdanie.
w ten sposób. Ponieważ używając tych nasion kupowanych, stwierdziłem, że one zdecydowanie gorzej wschodzą niż te moje. Dlatego od paru lat w zasadzie tylko i wyłącznie własne. Robimy na własnych nasionach. Tam z tyłu za namiotem akurat jest taki rozsadnik, gdzie mamy posadzonych dużą ilość nasion. Te nasiona rosną niesamowicie. W szklarence była wiązka nasion buraka, jeszcze nie oczyszczonych, tylko tak na tych łodygach wisiały i one gdzieś się tam wykruszyły. No i w pomidorach rozsadzanych masa wyrosła nam dodatkowo buraków. Tak, buraków. A jak to jest cenowo? Czy to się opłaca? Bo tak jakbyśmy porównali, powiedzmy, rolnicy, którzy po prostu sypią tym syfem na nasiona, oni mówią, że tak, bo to się inaczej nie opłaca, bo to grzyb, bo to inne takie rzeczy. Jak byś to porównał? Więc z moich wiadomości to Roundup jest tanim środkiem. Mhm. W sensie jakby finansowo? Finansowo. Że dany, tak, tak, dane pole... A dodatkowo, no to tak, jeśli tani środek, dodatkowo wysuszenie rośliny powoduje, że zbiór jest o wiele łatwiejszy, czyli zużywamy mniej paliwa. Nie musimy dosuszać później w suszarniach, no więc ta oszczędność jest olbrzymia. Więc nie dziwię się, skąd pokusa na to idzie. I tak powiedzmy w nasionach, no to jeszcze gdzieś tam, bo tak w sumie niewielka ilość jest, prawda, tych środków chemicznych. Ale to, co się robi z gryką, no to to już jest w ogóle, no określę to, to jest chamstwo. Tego w ogóle nie powinno, za to się powinno karać. Wyobraźcie sobie, że Roundupem w tej chwili pryskają grykę na dosuszanie. I teraz ta gryka dosuszona Roundupem, idzie kombajn, spniają muci, bo tak jak ja robię, to ja koszę najpierw kosiarką, on sobie schnie i tak. Później z pokosu muce, nie? Tak. No jest to kłopotliwe, bo po pierwsze trzeba kosić dodatkowo, a dodatkowo jest to jesień, więc pogoda jest różna. Jak trafimy na tydzień ładnej pogody, to jesteśmy wygrani, a jak zaczyna lać, no to dziękuję i do widzenia. Mamy grykę z głowy. Więc oni to pryskają, no i ta gryka zaraz idzie do palenia, czy palenia w sensie, że jest prażona tam, odłuszczana, no idzie do spożycia. Okej, okay, czyli taka praktyka jest wśród wielu rolników, że to pole jest bez chemii, jest dla mnie, a to jest na sprzedaż dla tego ludzi. Nie wiem. Tego nie wiem, czy tak jest. Jeśli tak jest, no to to już jest zakłamanie totalne. To... No ja słyszałem o czymś takim. Być może. Ja nie chcę w to wierzyć, że tak jest, bo znam paru rolników, którzy totalnie pryskają, no ale kupują wszystko w sklepie, więc to jest taki, to taki wybieg, myślę, udawania, że jak to ze sklepu, to ja nie wiem, co tam jest, więc to jest chyba dobre, no i to lepiej kupować niż to, co ja robię, bo to wiem, że to jest na pewno złe. Też jedna znajoma opowiadała, chciała mieć swoje gospodarstwo zarejestrowane jako gospodarstwo ekologiczne, no więc gdzieś tam papiery złożyła, za jakiś czas przyszła pani, żeby no, obejrzeć to, no i pierwsze pytanie, jakie zadała, czy to pole spryskaliście najpierw Roundupem, żeby wszystko zlikwidować, te chwasty, no żeby od tej pory było to ekologiczne, no więc ona no, popatrzyła się, wyśmiała tą panią, dla kogo pani pracuje i wygoniła po prostu tą panią, no, lepiej nie mieć zapisane jako ekologiczne, niż się bawić w takie ceregiele. No. Wiesz co, no to są tematy bardzo złożone. To, ja myślę, że to tkwi w ludziach. Jeżeli ktoś idzie na ekologię na zasadzie zrobienia pieniędzy, no to pewnie będzie robił dużo wybiegów, bo znam i to z opowiadań osoby, która kontroluje, certyfikuje, że po certyfikacji zostawiła coś u klienta, cofnęła się do niego po godzinie, a on miał założony opryskiwacz i jechał w pole. No był certyfikowany, więc
Już dzień już papier po, miał. Tak, papiery miał, więc mógł robić. Też wiem, że było kilku cwanych niby rolników ekologicznych, bo to są niby, że na przykład przed chwastami pryskają zboża na jesień. W sumie certyfikacja jest tam w czerwiec, lipiec, więc do tego czasu nawet w sumie próby gleby nic nie dają, bo to wypłucze, gdzieś tam część się zneutralizuje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia. Ale dziwię się tym ludziom, bo jeżeli są to ludzie, którzy przeszli na ekologię, to robią sami sobie złą robotę, ponieważ te chwasty niskie w zbożach to jest drogocenna rzecz. To jest niemalże jak dodatkowy nawóz. To jest ściółkowanie, tak jak w lesie runo leśne, tej części, która zatrzymuje wodę, która nie wypuszcza parowania nadmiernego. To jest fantastyczna symbioza różnych chwastów, które w danych zbożach, bo nie we wszystkich, wszystkie chwasty się utrzymują, one w jakiś sposób ze sobą współżyją. To jest tak jak my ludzie, którzy jednych lubimy, innych nie lubimy, prawda? I nawet tych, którzy lubimy, to są dla nas czasem szorstcy, a mimo to lubimy ich, bo czujemy jakąś wspólną chemię, nie? Używając słowa chemia w pozytywnym znaczeniu. Więc tak samo jest z roślinami. To jest bardzo istotne. Oczywiście mamy problem z ostrożniem polskim, czyli ostem przysłowiowym, z którym jest ogromny problem. No ale dzięki znajomości z profesorem Tyburskim, kiedyś tam na początku jak zaczynaliśmy, poinstruował mi, mniej więcej powiedział, jak z tym walczyć, i w miarę zaczynamy sobie radzić z tym. Ale jest to problem. No i szczaw. Ten szczaw taki, jak to mówią, koński duży, który jest doskonałym lekarstwem przy wszelkiego rodzaju rozwolnieniach. No to jest rewelacyjna rzecz. No ale ja tu puściłem określenie chwast. Tak. Nie ma chwastów. Są rośliny, zioła. Są rośliny, zioła, zielskie rośliny, więc te chwasty, zresztą ten ostrożeń polny, prawda, przysłowiowy oset, rewelacyjne zioło do oczyszczania organizmu, no fenomenalne wprost. Czyli nie mamy chwastów, mamy uciążliwe zioła. O, i tym określeniem pozostańmy. Tutaj jeszcze masz takie różne tablice tam o ptakach, o różnych no, rzeczach, takie edukacyjne. Po co to jest? To jest na te zjazdy różne, tak? Więc tak, gospodarstwo od 2010 roku posiada status demonstracyjnego gospodarstwa ekologicznego. Status został nadany dla wybranych gospodarstw w całym kraju przez Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. I polega na tym, że myśmy wtedy sobie pomyśleli, że powinniśmy do celów dydaktycznych, edukacyjnych stworzyć właśnie takie tablice, gdzie tu mamy ptaki gniazdujące, tu mamy ptaki, które migrują, odlatują i przylatują do nas, tam gdzieś są płazy, tam z kolei w polu są zwierzątka, które na tym terenie żyją, jest też taka tablica, więc chodząc po gospodarstwie, chodząc po zasiewach, można jednocześnie utwierdzić się w przekonaniu, że tu nie tylko są rośliny, prawda, które są bardzo, bardzo dla nas potrzebne do życia, ale też są ptaki, które są też bardzo dla nas potrzebne do życia. Też są gryzonie, które też mają swój cel. I martwi mnie to, że właśnie skomasowanie tych pól, doprowadzenie do sytuacji, gdzie jeden gospodarz ma 300, a nawet i więcej hektarów, czy te familijne, rodzinne gospodarstwa 300 hektarów, jeden syn, drugi i trzeci, zaorują wszystko. Zaorują miedzę, zaorują drogi, likwidują oczka, wszystko. Nie zwracając uwagi na to, że w ten sposób degradujemy przyrodę, że niszczymy ekosystem, który dla nas jest niezbędny. Za chwilę może się okazać, że nie będzie już niczego. Za chwilę ten apel pszczelarzy, że giną pszczoły, prawda, że nie mają się czym żywić, ale
Ja się nie dziwię, że tak jest. Tutaj są potężne plantacje rzepaku, tak zwanej hybrydy, która nie potrzebuje pszczół. I pszczoły tam nie latają. W ogóle nie widziałem pszczoły na potężnej ilości hektarów. Gdybyś poszedł z kamerą i zobaczył jeden strąg od dołu, dosłownie od 10 cm do 1,20 m. Ogromna ilość. Ja kiedyś jak siałem rzepak, jak miałem 2 tony, to było rewelacja, kurczę, 2 tony rzepaku, ole, będą pieniądze, nie? Coś sobie tam kupimy za to. Dzisiaj 4 tony, to jest prawie niemożliwe, a jednak. Czyli modyfikacja, tam modyfikacja niezdrowa, ona powoduje, że, no tak, niby mamy trochę więcej tego rzepaku, ale z drugiej strony ginie owad. I to się później odwróci. Ekosystem niszczy się. Konsekwencją tego są nawałnice, są straszne burze, są do nieokiełzania różnego rodzaju katastrofy ekologiczne, ale one są skutkiem, bo przyroda się broni. Przyroda jest żywym organizmem i ona w momencie, kiedy zaczynasz ciąć sobie rękę, krzyczysz, bo to jest ból. Ona robi to samo. Mhm. Tutaj też organizując te różne imprezy, zapraszasz ciekawych ludzi. Tak. Kto na przykład? No, 15 maja właśnie na Święto Niezapominajki jako pierwszy był dr Jan Pokrywka, znany szeroko ludziom z naturalnej medycyny. Był Jurek Zięba, który też miał świetny wykład, później podpisywał swoje książki, najnowsze. Był profesor Ciszka z Uniwersytetu Przyrodniczego. Był doktor Andrzej Fogt, który miał wspaniały wykład właśnie o chorobach rakowych, onkologicznych, leczeniach. No taki był to wykład rzeczywiście działający na zmysłowość ludzi. Ale również była Celina z Optymalnych, która mówiła o innych formach leczenia, prawda? No formach, które kwestionują oczywiście wegetarianie czy weganie wręcz, ponieważ tu chodzi o odżywianie mięsem i tłuszczami. Ale wszystko jest dla ludzi, no, to jest tolerancyjne. Ja pamiętam, jak Celina pierwszy raz pojechała na Harmonię Kosmosu i tam miała zabrać głos, miała powiedzieć o optymalnych, o tym żywieniu właśnie mięsem, strasznie się bała. Ja miałem przed nią, no i mówię, Celina, ja postaram ci się pomóc w tym. I wtedy powiedziałem, że podstawą życia ludzkiego powinna być tolerancja. Czyli jeżeli ktoś chce mięso, a my się nie zgadzamy z zabijaniem, nie zgadzamy się z jedzeniem tego mięsa, to nie musimy z nim chodzić na zabawę, nie musimy z nim się przyjaźnić, jeśli jesteśmy do tego stopnia ortodoksyjnie nastawieni na przeciwmięsożercom, ale nie ignorujmy ich, nie stawiajmy ich jako coś gorszego. Ponieważ jesteśmy ludźmi, mamy prawo robić to, co uważamy za słuszne według nas, oczywiście zgodnie z jakimiś tam ustalonymi prawami. No i pomogło, dlatego że ona się obawiała, że wegetarianie zaczną gwizdać, krzyczeć i tak dalej. No ale na szczęście była cisza, przyjęli, no to kto chciał, to zrozumiał, kto nie chciał, to po prostu wyszedł i było fajnie. Myślę, że to jest ważne. No wiemy, że Hitler był wegetarianinem, a wcale przez to nie był lepszy. No nie był. Dobra, myślę, że to na razie tyle i zobaczmy tutaj teraz, co tutaj dzisiaj będzie się działo. No, będzie się działo dużo, więc jak co miesiąc następne spotkanie w lipcu, w pierwszą niedzielę, kolejne znaczy, później w sierpniu i tak dalej, do października. W październiku kończymy w pierwszą niedzielę października tak zwanym pieczeniem ziemniaka. Zapraszamy, jest ognisko, ziemniaczki takie z ogniska prawdziwe, pieczone czy jak tam
to nazwać je włętach ziemniaczanych albo dyniowych, bo jak nie ma ziemniaczanych, a najczęściej nie ma już w październiku, to jest dynia, więc te łęty z dyni, one podobnie się zachowują jak łęty z ziemniaków, no jest fajnie też, czasem nawet i ciepło. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.